No trochę, ale dam radę. Pytanie najbardziej bieżące. Co to jest komunia święta duchowa i jak ją przyjmować? No, no właśnie. To nie jest nic nowego. To jest już od Soboru Trydenckiego. Jest coś takiego w teologii jak pragnienie sakramentów, które skutkuje właśnie tym, że kiedy nie możemy ich przyjąć w sposób normalny, a ich pragniemy, to samo to pragnienie i wypowiedzenie tego pragnienia przed Bogiem skutkuje przyjęciem łaski sakramentu, tak jakbyśmy go przyjmowali, chociaż go przyjąć nie możemy. Czyli to jest różnych... czyli jak nie mogę przyjąć Komunii Świętej, a przyjmę ją duchowo, tak. To jest to samo, co jakbym przyjął Pana Jezusa, tak, w kościele. Skutek jest taki sam, tak. Skutek duchowy jest taki sam. To jest właśnie... Bardzo trzeba ważne. Mieć zwyczajne warunki, tak jak to uczy Kościół, stan łaski uświęcającej. I zachęcamy do tego, żeby oczywiście uczestniczyć w mszy świętej online albo przez telewizję, ale uczestniczyć, nie tylko żeby to leciało gdzieś w tle, jeżeli nie ma takiej uczestniczyć, możliwości. Czyli odpowiadać Pan tak, z Wami, oczywiście, Twoim, bardziej, tak, wstać na Ewangelię, uklęknąć na przeistoczenie. Oczywiście, tak, jak najbardziej. To nam też pomaga w modlitwie, bo to jest nasza modlitwa oczywiście. No. Ale jeżeli to jest niemożliwe, no to oczywiście można przeczytać czytania, rozważyć je, odmówić Ojcze Nasz, Panie, nie jestem godzien i wzbudzić akty pragnienia przyjęcia Komunii Świętej. To będzie skutek taki sam. To Sobór Trydencki już o tym uczy. I, naprawdę, bo to brzmi tak nierealnie, że ja w domu mogę sobie pomodlić się, skupić się jakoś i efekt będzie taki, jakbym był na mszy świętej? Tak, jeżeli to jest niemożliwe albo z różnych powodów, tak jak teraz na przykład, to tak. I to się da potwierdzić jakimiś dokumentami? Tak, Sobór Trydencki to potwierdza. Nie wiem, czy przeczytać teraz fragment. To ksiądz Grzegorz Strzelczyk, ksiądz z diecezji katowickiej, teolog, przypomina. I on pisze wprost, już nie będę cytował dekretu Soboru Trydenckiego o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, można sobie to przeczytać w internecie. A ksiądz Grzegorz pisze: w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii Świętej poprzez spożycie ciała, krwi pańskiej, można, jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej, wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Tyle autorytet teologiczny. Pierwszy raz o tym słyszę, że to faktycznie tak działa. Pytanie sytuacyjne. Czy jeśli ksiądz udziela mi Komunii Świętej tylko na rękę i w obecnej sytuacji, to przyjmując tak Pana Jezusa, mam grzech ciężki? Nie, nie, absolutnie. Kościół tak nie naucza. Kościół dopuszcza przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jako jeden z zwyczajnych sposobów przyjmowania Komunii Świętej. I z tego też co wiemy, ten zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej na rękę jest dużo starszy niż przyjmowanie Komunii Świętej do ust. Tak, pierwsi chrześcijanie tak przyjmowali. Oni przyjmowali w ten sposób, że brali Pana Jezusa tu i bezpośrednio do ust brali. Tak, no, szczegółów aż takich nie znam, ale jeden i drugi sposób jest dobry do przyjęcia Komunii Świętej. Konflikt chyba wtedy jest, jak ktoś jest przekonany, że tylko w ten sposób można Komunię Świętą udzielać i ma takie poczucie, że robi wtedy źle. Natomiast poczucie tego, że robię trochę źle, bo chciałbym inaczej, to nie znaczy, że mam grzech. Nie? Tak. Moje poczucie nie świadczy o tym, że jest grzech, bo do grzechu musi być obiektywność jakaś, nie? Tak, chociaż jakby to w swoim sumieniu każdy z nas rozeznaje i ostatecznie podejmuje decyzję w swoim sumieniu. A Kościół poucza nas, kształtując też nasze sumienie, że to jest okej, przyjmować tak Komunię Świętą. Zresztą biskupi też do tego zachęcają. Na ostatnim posiedzeniu Rady Episkopatu ten dokument został opublikowany całkiem niedawno. Można przyjmować w ten sposób Komunię Świętą. No właśnie, zwłaszcza w tej sytuacji teraz, gdzie to przyjmowanie Komunii Świętej na rękę to jest dbanie o zdrowie nie tylko swoje, ale też ludzi wokół gdzieś. Nie? Tak, jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby przyjmować Komunię Świętą do ust, to też można, przy czym bardzo trzeba dbać o to, żeby nie dotknąć, nie poślinić. Nie poślinić albo ustami nie dotknąć dłoni księdza czy szafarza, żeby w ten sposób nie rozprzestrzeniać zarazków. Czyli otworzyć usta i się nie ruszać. Spokojnie i z uwagą. A jeśli jest taka sytuacja, że ktoś naprawdę chce się wyspowiadać, a powiedzmy nikt nie chce, żaden ksiądz nie chce wyspowiadać tej osoby, ta księdza nie ma dostępu do księdza. Ta osoba nie ma dostępu do księdza. Tak, ta osoba nie ma dostępu, nie ma możliwości się wyspowiadać, a naprawdę chce. Mhm. To co wtedy? No to wtedy mamy coś takiego jak żal doskonały, czyli to jest wzbudzenie aktu żalu za swoje grzechy z powodu Bożej miłości. I wtedy taka osoba
może przystąpić do Komunii Świętej i przy najbliższej okazji pójść tej duchowej do też? Tej duchowej też, tak. I przy najbliższej okazji pójść do spowiedzi po prostu. Czyli nie ma możliwości się wyspowiadać, więc robię... Co to znaczy akt? Akt żalu. Co to znaczy? To znaczy wzbudzam sobie żal za grzechy. Co to znaczy żal za grzechy? Ja muszę staram się odczuć, albo jeżeli nie odczuwam, to wolą jakby... podjąć taką decyzję, że żałuję za te wszystkie rzeczy, które zrobiłem. Okej, dobrze, ale jeśli nie mam na przykład uczuć takich, że żałuję, ale dobrze, wiem, że to było złe, wiem, że Pan Bóg tego nie chce, normalnie bym to powiedział, chociaż uczuć takich nie mam, że to było złe, no bo skorzystałem z tego w jakiś sposób. Ale sumieniem rozeznaję, że to jest złe. Okej, czyli wystarczy jak sobie nazwę, że zrobiłem jakoś źle i że to było źle, tak? Ocenię tak sam siebie, zrobiłem źle, to wystarczy to do tego żalu. Tutaj wchodzimy już bardzo mocno w takie szczegóły i meandry ludzkiego sumienia i tutaj trzeba być ostrożnym, żeby jakieś takie jednoznaczne, bo to się tak do końca nie da, każdy w sumieniu po prostu musi pewne rzeczy sam. Chodzi mi o to, jakby czy konieczne jest to odczucie emocji żalu, bo ono się może nie pojawić. Nie, odczucie emocji żalu nie jest konieczne. Wystarczy takie rozumowe żałuję. Rozumowe i jakby, czyli, ale też wolą, tak? Wola to jest coś więcej niż tylko uczucie i rozum, czyli jakby takie decyzje, podjęcie pewnej decyzji o zmianie, tak? Czy o tym, że nie chcę w ten sposób postępować, chcę to zmienić. Dobrze, czyli nie mam dostępu do księdza, mogę się wyspowiadać, znaczy tak przedstawić Bogu to, że żałuję i wtedy przez wiarę jakby dla mnie dostępna jest też łaska, tak? I wtedy potem mogę sobie zrobić to nabożeństwo, pomodlić się i powiedzieć: Panie Jezu, chcę teraz Cię duchowo przyjąć i dostępuję łaski Bożej wtedy. Tak, tak. W kryzysowej sytuacji. Tak, tak. To kryzysowej sytuacji. A potem normalnie do spowiedzi idę. Tak, jeżeli już jest możliwość, to oczywiście pójdę do spowiedzi i znać swoje grzechy. Tak, bo to jest dosyć istotne, żeby potem do spowiedzi jednak pójść, a nie potraktować tego jako tą spowiedź. Tak, tak. To jest sytuacja wyjątkowa. Moi drodzy, no miejmy nadzieję, że nas taka wyjątkowa sytuacja nie spotka, ale zachęcamy do Komunii Świętej Duchowej na transmisjach naszych mszy świętych na ten czas. Zapraszamy. Bye, bye. Piszcie pytania, komentarze, dyskutujmy pod tym filmikiem na ten temat i subskrybujcie, jeśli chcecie. A jeśli nie chcecie, to nie chcijcie, ale subskrybujcie. Cześć.